W dzisiejszych wiadomościach pokażemy cztery czynniki, które mogą świadczyć o tym, że Bitcoin spadnie do niższych poziomów, a także pokażemy, jak zachowują się rynki, a w tym cały gospodarczy manewr, który przypomina ten z 1930 roku oraz jak poszczególni biznesmeni oraz firmy są wykluczane z pakietu pomocowego i są tylko zmuszeni, żeby płacić podatki. Tak dzieje się na całym świecie. Więc jeżeli myślisz, że to jest interesujące, jak zawsze, zapraszam na ten biedny odcinek. Na razie. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto i zaczynamy. Zanim jednak zacznę, upewnię się, że wszystko gra, test, tak, gra. Ostatnio mówiłem dużo i okazało się, że nic nie nagrało, więc w tej chwili Bitcoin zaczyna troszeczkę tutaj nam upadać. Wszystko, co powiem, oczywiście jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Zaczynamy. Spójrzcie, jeżeli zobaczymy sobie, na razie wyłączę wszystkie te przeszkadzajki. Jeżeli zobaczymy sobie na wolumen, spójrzcie, wolumen spada. Jest to pierwsza rzecz taka, która świadczy o tym, że coś niedobrego dzieje się właśnie tutaj z Bitcoinem. Jeżeli przełączymy sobie na tygodniowy wykres, spójrzcie, mam tutaj Doji, tak jakby Doji Star, czyli świeca, która po prostu jest zepchnięta, wolumen sprzedających spycha kupujących do dołu. Jest to tak zwana falling, taka nie Doji Star, tylko tak zwana falling star. Jeżeli trzecia świeca tutaj będzie czerwona, będzie to formacja świec typu evening star, czyli gwiazda, zachodząca gwiazda, czyli cena będzie szła do dołu. Jeżeli sobie zobaczymy właśnie, to jest, mamy tutaj właśnie ten rising wedge, tutaj te linie oznaczę tutaj na przykład na powiedzmy fioletowo. O, jedna linia i druga linia na fioletowo. One charakteryzują się wyłamaniem tutaj właśnie 60% do dołu, a do góry tylko 40%. To jest kolejna rzecz, która o tym mówi. Okay? Kolejną rzeczą jest, zaraz sobie tutaj weźmiemy, Fear and Greed Index. Spójrzcie, jest 15, więc jest to kolejny strach. Tutaj się nie kupuje. Okay? Czyli już mamy trzy takie właśnie, właściwie to już czwarty to był składnik, więc takie właśnie są tutaj rzeczy. Jeszcze mam tutaj wskaźnik piąty, tylko mi się chyba skasował, tak, zaraz sobie to zobaczymy. Spójrz, zaraz wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Volumen accumulation, o proszę bardzo. Spójrzcie, akumulacja wolumenowa. Akumulacja wolumenowa właśnie zaczęła spadać. Jeśli sobie przełączymy na bardziej taki wykres, może tygodniowy. Tak, zobaczcie, tygodniowy wykres, akumulacja spada. Dniowy jest tutaj tak samo dywergencja. Spójrzcie. Linia spada, natomiast cena rośnie do góry. Jest to jakby zainteresowanie ładowaniem pieniędzy, transakcji, wkładaniem kapitału właśnie w ten tutaj asset, w to dobro, a tym samym cena rośnie, więc kupujący jakby tracą zainteresowanie tym, więc ta cena nie będzie rosła, ponieważ ci tutaj sprzedający wreszcie powiedzą, o chyba kończy się rynek, trzeba to puścić do dołu i może będziemy mieć kumulację, taki double bottom. Zobaczymy, jak to doprowadzi. Celem tego byłoby właśnie coś na poziomie 5200 w tym momencie, ale pierw musiałoby to być na poziomie 5800, taka ta strefa tutaj. Więc takie są tutaj właśnie rzeczy. Być może, jeżeli wyłamiemy tą dolną krawędź, wtedy zwiększy nam się prawdopodobieństwo i pójścia do dołu i będzie wtedy ten ruch wreszcie się tutaj uwidoczni. Więc ja też czekam na to, zobaczymy. Zaraz jeszcze Wam pokażę wiadomości z świata, które świadczą o tym, że właśnie może być nici z halvingu, a ten już niedługo. Więc jeżeli sobie jeszcze spojrzymy tutaj na przykład link,
co mnie to interesuje. Link bardzo dobrze odzwierciedla, zobaczcie, cenę, co się dzieje na rynku. Spójrzcie, był pompowany na maksa. W tej chwili jest właśnie ten falling star tutaj, od tego jakby supply zone, który tutaj właśnie wdepnęliśmy. I byłoby dobrze nawet zshortować tego linka, jeżeli przebiłby ten pułap 0, to jest na BTC, 0.00046, czyli 46,5 satoshi. Ten limit tutaj uważam za dobry. I wtedy byłby spadek możliwy na poziomy, zaraz sobie zmierzymy, na poziomie mniej więcej 61, czyli tutaj do tego oporu, znaczy supportu, który tutaj właśnie narysowałem wcześniej, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Więc ja czekam na to, gdyż no, zobaczymy, jak to mogłoby by się skończyć, nie wiadomo, ale bardzo dobrze on odzwierciedla ruch właśnie jakby Bitcoina. Jeszcze weźmiemy sobie na dolarowego linka. Spójrzcie, jest bardzo podobnie. Dolarowy link jakby wyprzedza cały ten etap. Tutaj już pojawia się właśnie spadek. Na mniejszej linii osi mamy, zobaczcie, dwa jakby double top. Robi nam się, o, coś takiego. I wtedy wejście jest tutaj poniżej tego tutaj segmentu, a target to jest różnica tego, czyli mniej więcej target, różnica, znaczy długość, teraz wam pokażę, długość właśnie od wierzchołka do wierzchołka na dół. Proszę bardzo, target byłby 2,45. Jednak zobaczcie, można już szybciej tutaj coś wykminić. Patrzcie, mamy też teraz tutaj, zobaczcie, head and shoulders i spadło mniej więcej o długość tutaj head and shoulders. Mamy head and shoulders, zobaczcie, i w tej chwili mam tutaj świecę zieloną, ale pozostała nam jeszcze godzina do jej zamknięcia. Wtedy będzie ten, to będzie już wtedy nieważne. Jednak jeżeli ta świeca wygra, no to wtedy możemy mieć znowu spadek do właśnie tego momentu, który byłby tym momentem z double bottom, a tutaj, i może moglibyśmy dalej spadać. Jeżeli tak by było, to Bitcoin też by spadał, ponieważ link jest jakby jego w tej chwili odzwierciedleniem. Zresztą każda moneta w parze dolarowej jest jakby odzwierciedleniem tego właśnie tutaj ruchu. Więc tyle, jeśli chodzi właśnie o właśnie linka i Bitcoina. Ethereum bardzo dobrze tutaj, zobaczcie, wyłamało się z tego trójkąta i zrobiło tutaj retest tej powierzchni i spada dalej, czyli na Ethereum jest raczej ruch spadkowy w tej chwili. To jest na godzinówce, ale na dniówce mamy tak samo, zobaczcie, cena szła do góry, a było załamanie zainteresowania, czyli ta bearish divergence, gdzie rośnie cena, natomiast spada wolumen i oscylator pokazuje ujemne wartości, zmniejszające się wartości, wtedy jest brak zainteresowania. Więc też zobaczymy, jak sobie będzie radziło właśnie Ethereum. Wszystko zależy właśnie od Bitcoina, czy on generuje ten ruch. W tej chwili na Ethereum na 5-godzinówce pojawił nam się downtrend. Nie jest to kumulacja, tylko właśnie downtrend. Mamy tutaj równą granicę, w tej chwili tutaj pojawia, więc możemy zobaczyć. Zawsze musicie analizować pod względem rynku. To jest po prostu najlepsze wyjście z energii różnych frakcyjnych. Ja zaraz wam zresztą tutaj pokażę, będę teraz nagrywał na dniach kolejny odcinek. Spójrzcie. Możemy sobie wziąć, to wyłączę, możemy sobie wziąć dniówkę i zobaczcie, jak możemy tu przedstawić, jaki jest trend. Więc trend jest zawsze, możemy na większej osi czasu, czyli jest spadkowy, jest poniżej, prawda? I teraz zobaczcie, tutaj mamy higher high, higher low, lower high, to jest równe, kolejny lower high, czyli już jest trend spadkowy, lower low, higher low, lower low, higher low i spadliśmy. Tutaj mieliśmy lokalny trend wzrostowy i w tej chwili mam tutaj higher high w porównaniu do tego i mamy teraz lower high, czyli jeszcze jesteśmy w trendzie wzrostowym, ok? W tym ogromnym trendzie spadkowym, dużym. Dlatego jest takie powiedzenie, larger time frames dominate the trend, czyli w większej osi czasu dominują trend, więc ten wzrost tutaj, mimo już całkiem niezły, nie jest jakimś pełnym wzrostem i wszelkie indykatory pokazujące moonshot są jakby hamowane z góry. Tą ich jakby atak jest po prostu niwelowany. Więc w tej chwili istnieje nadal duże prawdopodobieństwo, jeżeli dołączymy te cztery różne rzeczy, które powiedziałem, na właśnie spadek Ethereum też do wartości niższych, czyli do mniej więcej 109 albo 125,
albo tu jest bardzo dobry swing test, uważam, do 140. Jeżeli sobie zrobimy, to wyłączę tutaj ten cały pakiet, szybko Fibonacci. Teraz tylko, o, zrobimy sobie dwie wartości mniej więcej od ostatniego. Tutaj wychodzi nam, że tutaj by była dobra cena, czyli 140 na Fibonacci 0,61. A jeżeli zrobimy sobie, momencik, to była analiza tutaj właśnie z Telegrama. Zobaczymy sobie tutaj do końca tego ruchu. To mamy to 120 dolarów. Jednak jeżeli zobaczymy, sobie tutaj ten etap, czyli ten dolny jakby z tego wzrastającego tutaj, zobaczcie, wedge'a, tego kanału, to byłby to ten tutaj dolna podstawa, czyli właśnie 109-115 dolarów. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeżeli sobie przejdziemy do innych wiadomości, kolej chciałbym pokazać właśnie, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj właśnie mam ten post tutaj, że 16 milionów Amerykaninów już Amerykaninów złożyło wnioski właśnie o bezrobocie w ostatnich 3 tygodniach. I tu mamy te dane alarmujące, ale jak jeden z użytkowników Telegrama to napisał, bo ma kolegę ze Stanów i mówi, że właśnie te elektroniczne systemy bezrobotnych są przeciążone, że nie można już się rejestrować. Wygląda na to, że jest to jakby 6 milionów tych bezrobotnych w ciągu tygodnia, to maks jaki może być. Więc w tej chwili stąd ta pozorność wypłaszczenia tej krzywej właśnie. Ona mówi o tym. To bardzo, jest bardzo inside'owa informacja. Więc biorąc uwagę obecne dane w USA, to powinno być minimum 16% bezrobocia. Jeżeli właśnie jakby damy kąt, jeżeli mamy ten właśnie te bezrobocie, tu mieliśmy coś takiego, więc tutaj powinno być target, a nie w tej chwili tutaj na 10 milionach. Więc jesteśmy jakby tydzień do tyłu w porównaniu właśnie z tą system performance, czyli wydajnością tego systemu. To może być właśnie nawet 20-30% mniej więcej w tego pakietu. Ja tam patrzyłem, to około właśnie 18-22, sam chyba 3 odcinki temu pokazywałem, jak ta krzywa właśnie wygląda, ale to jest bardzo dobra wiadomość inside'owa. Tego się nie dowiemy, tylko właśnie dzięki takim właśnie insiderom. A tyle informacji jest właśnie na naszych grupach telegramowych. Są 4 kanały. Jedne główne to właśnie są powiadomienia i czat o rynkach, więc zapraszam. Linki do wszystkich czatów są pod wideo w linkach. Więc to może być teraz... Dlaczego takie coś w ogóle Was powinno interesować? Bo ta fala właśnie nadchodzi do Europy. Ta fala, Stany są największym rynkiem. Wiem, że Chiny już są wyłączone. Stany największym rynkiem i dużo korporacji, które jest w Polsce, w Europie, wszędzie, są zależne od tych decyzji i spowodują, że ich supplierowie, czyli ich dostawcy, też zostaną obcięci. Jeżeli oni zostaną obcięci, to ich dostawcy, czy nawet pani, która sprzedaje bułeczki w sklepie, też zostanie obcięta, więc ten zakres tych pieniędzy, jakby ten flow, zostanie tak oderwany, że będzie to depresja. Będzie to depresja. I dlaczego tak to właśnie jest zrobione, to mam tutaj taki gdzie to jest, o, szefowa właśnie funduszu IMF, czyli Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, mówi, że będzie to największy, najgorszy ekonomiczny upadek od Wielkiej Depresji, czyli Wielkiej Depresji właśnie w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Mówi, że po prostu, tu jest cały właśnie to opisuje, możecie sobie przetłumaczyć używając Google Translatora, jeżeli sobie klikniecie tą apkę i wszystko właśnie będzie spowolnione, wszystko będzie po prostu nieżywe. Dlatego w tej chwili te reszty artykułów, które tutaj właśnie się pojawiły, nawiązują do tego. No i na przykład powiedzmy sobie, że mamy te pakiety pomocowe, o których mówię już od 2, 3, 4, właściwie to chyba z 10 odcinków i tutaj właśnie większość firm tych małych oraz na przykład kryptowalutowych została odcięta od pomocy rządowej. Czyli właśnie małe właśnie te firmy zostały podcinane i tutaj jest taki artykuł właśnie w Medium się pojawił. Dzięki za podatki, ale mamy w dupie tego, mamy w dupie, żeby pomóc waszym biznesowi. No i właśnie tutaj właśnie, że jest małe biznesy, a jest ich 40 tysięcy, które małe biznesy
właśnie, żeby zaciągnąć właśnie 40 tysięcy pożyczki, nie będą miały po prostu tego bailoutu. Wiadomo, duże korporacje, duże linie lotnicze wtopiły i to ostro, bo kupowały swoje akcje zamiast się rozbudowywać, zamiast optymalizować. I teraz co, dostaną nagrodę od rządu, ponieważ tak, my wam pomożemy, skupimy cały syf, wszystko po kolei jak leci, nie martwcie się, będziemy wam tutaj dawać. I zobaczcie, tak jak tutaj właśnie jest zapisane, że kanadyjskie właśnie firmy kryptowalutowe zostały, odmówione im została właśnie pomoc w tych pożyczkach. I to jest taki po prostu galimatias, gdyż jesteśmy, zobaczcie, drukowane jest mnóstwo pieniędzy, ok? I te pieniądze drukowane są dla ludzi bogatych, o, zobaczcie, bogatych, a my jesteśmy tutaj, dobrze? I teraz tak, ci ludzie bogaci mają już 0% raty. I to dla nich, dla tych elit, drukowane są te pieniądze. Wtedy on bierze te pieniądze, ok, wam troszeczkę coś tutaj skapną, żebyście mieli po te parę euro, czy tam złotych, ale wam bank nie da pożyczki na 0%, plus wasze dochody są obniżone, prawda? Ten koleś natomiast ma 0%, więc zawyża on ceny wszystkich różnych domów, jakichś długoterminowych miejsc, w których wy będziecie pracować jako niewolnicy później. A on po prostu odda część pewnie zostanie umorzona, pewnie zero podatku, jakieś tam gadżety i on będzie się śmiał. I my wszyscy tutaj, widzicie, płacimy za to. My wszyscy płacimy za tą pożyczkę, ponieważ ktoś musi po prostu oddawać wszystkie te raty, te drukowanie pieniędzy i to wszystkiego, bo żeby to wzięło, to bierze od banku centralnego i ktoś inny kupuje, albo bank centralny właśnie kupuje obligacje skarbowe tego tutaj właśnie podmiotu. A od tych obligacji jest właśnie taks i my ten taks musimy płacić. Nie jest to taks oczywiście, tylko jest to po prostu procent zwrotu, który my oddajemy w podatkach. Więc tak to wygląda. Drukowanie, dawanie kredytu dużym. Oni kupują ceny, real estate, wszystko, posiadłości, my dostajemy nic, jest recesja, wszystko spada, my jesteśmy biedni i wychodzimy jeszcze biedniejsi z tej recesji. Właśnie o to chodzi, o ten transfer tutaj chodzi cały. Więc właśnie Ray Dalio to jest taki właśnie ekonomista, który właśnie tutaj opisał, że on analizuje rynek właśnie od 1900 któregoś tam roku i opisuje właśnie, jak teraźniejsze czasy są bardzo podobne do 1930. No i tutaj napisze, że w latach 30. XX wieku, które były dość podobne do wielu z okresów, które przeżyliśmy gospodarczo, powiedział Dalio, mieliśmy lukę majątkową, mieliśmy duże długi, mieliśmy zerowe stopy procentowe, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, czyli lukę majątkową. Bogaty staje się jeszcze bogatszy, biedny staje się jeszcze biedniejszy. Potem mieliśmy duże długi, czyli rządy drukują pełno pieniędzy. Okay? To jest dług po prostu publiczny. I wszystko żeśmy brali na kredyt, no i teraz jest bida. I mieliśmy zerowe stopy procentowe, czyli zerowe stopy procentowe dają temu tutaj kolesiowi z cygarem o pełno kasy i on po prostu po 30-40 latach to odda. Więc opad gospodarczy po pierwszej wojnie światowej, wielkiego kryzysu, doprowadził do wzrostu nierówności w latach 30., popychając wielu ludzi na całym świecie w kierunku populistycznych polityków. Zauważcie, populistycznych polityków. Czyli ci politycy, którzy dają dla ludu, tak jak na przykład PiS mówi, dam 500+, dam na krowę plus, dam świniaka coś tam, dam mieszkanie 2 i tam jeszcze pewnie, nie wiem, ci co nie mają kobiet, to dam mi kobietę plus. Populistycznych polityków, którzy, jak uważał, będą więcej mogli zdziałać i jeżeli władza trafi w ich ręce, to oni zażegnają tą sytuację. Więc może dlatego PiS chce teraz wybory. W tym samym okresie doświadczyliśmy większego populizmu. Większość krajów stała się populistyczna. Nawet właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby to wszystko zrozumieć. Właśnie te czynniki są bardzo ważne, że kasa jest dla bogatych, my wybieramy polityków, którzy niby mają coś zrobić i to wszystko jest w takim galimatiasie, że i tak nic z tego nie wychodzi, a my na końcu i tak tracimy.
Widzicie, właśnie taki tu jest właśnie boom. Więc w tych czasach powstała też taka dobra strona Wreck of Wind Now tutaj. Tutaj właśnie jest, mają taki first aid kit, zobaczcie. Za darmo można go ściągnąć. Tu mają taki spreadsheet excelowy, który właśnie pokazuje, to jest po angielsku oczywiście, ale nie wiem, to jest, wiadomo, wyliczenia są bardzo podobne, pokazuje, jak ze swoim biznesem możecie zadbać o to, żeby nie zbankrutować, czyli na przykład nie overinwestować ponad normę, nie brać kredytów ponad normę, jakoś usprawnić coś, żebyście myśleli. To jest za darmo taki spreadsheet do pobrania. Ja ten link dam od razu tutaj na Telegramie, żeby nie było. I możecie to po prostu sobie pobrać później, więc będzie całkiem nieźle. Teraz przejdźmy do na przykład polskich, tutaj chyba wszystko już tak opowiedzieliśmy, przejdźmy do polskich tutaj wiadomości, też są dobre. Zaraz, momencik. Leasing samochodów w dobie właśnie koronawirusa. Zobaczcie, to co mówiłem później, w tej chwili teraz firmy dostają po tyłku, nie dealerzy jeszcze, a firmy, gdyż w tej chwili, no dealerzy też, bo jest mała sprzedaż, ale zobaczcie, rząd mówił o pomocy, o tutaj takich innych rzeczach, ale wśród klientów należą ci, co muszą płacić raty co miesiąc, ok? Dla nich rząd jeszcze nic nie przygotował, prawda? I tutaj przy podpisywaniu umowy leasingowej leasingowca decyduje się na uiszczenie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez rat leasingowych w zamian za możliwość skorzystania z przedmiotu, czyli leasingu na czas określony. Więc w tej chwili firmy nie mają jak się utrzymać, a muszą płacić raty. Muszą płacić wszystko, prawda? Kolejna rzecz. Zobaczcie, maski ochronne. Rząd dopuszcza odgórną regulację cen, czyli rząd mówi, co ile będzie kosztowało. W Wenezueli było tak samo. Czyli dzisiaj mamy maski, jutro będzie kiełbasa, a pojutrze będzie na przykład woda. Więc jeżeli ktoś ma swój sklep i on musi płacić za te produkty na przykład drożej u źródła, no to on powie, zamykam sklep, nie opłaca mi się, zbankrutuję. I wtedy ci ludzie tutaj są po prostu bez niczego. Tak było w Wenezueli, gdzie na przykład Maduro nałożył opłatę na Wenezueli czy w Argentynie. W Wenezueli chyba Maduro nałożył opłatę na sprzęt RTV, że na przykład DVD, odtwarzacz mógł być sprzedawany tylko za na przykład 10, tam nie wiem, równowartość $10, gdzie kosztował na przykład 90. I to było odgórnie. Wszystkie te sklepy zostały zamknięte, zbankrutowane. Więc zobaczcie, zbankrutowały. Więc zobaczcie, jak głupi jest właśnie rząd. Niby próbuje chronić, ale rynku nie można tak chronić. To jest tak jakby leciała, nie wiem, Mount Everest by się roztopił, leciałaby lawina, a ktoś tutaj by coś próbował ugrać. To nie da rady. Zatamujesz tą lawinę w jednej części, to ona szybko przejdzie, nie wiem, stopnieje i przejdzie dalej. Inną drogą, tak jak rzekę, ktoś by próbował zatrzymać właśnie. Czyli zbudujesz tamę, ale ta rzeka będzie dziś musiała znajdować inne ujście. No i tutaj właśnie, wirus dobija małe browary, sprzedaż nie ma, czyli kolejna sieć, kolejny typ biznesu, który właśnie upada. I to, co Wam mówiłem w pierwszym newsie. Spójrzcie, te 16 milionów to jest nic. Ta fala nadchodzi tutaj i jeżeli potrwa ta fala jeszcze 2 do 4 tygodni, to nie wrócicie już normalnie do pracy. Już tego nie będzie. To nie jest jakiś urlop, że to się skończy. Właściciele małych firm, samozatrudnieni, już doskonale o tym wiedzą, co jest. Ludzie, którzy pracują dla tych właśnie biznesów lub dla jakichś większych firm, jeszcze sobie nie zdają z tego sprawy, ale przyjdzie wkrótce do nich tak samo list i tak samo będzie. Ja mówiłem, że ja w maju prawdopodobnie stracę pracę. No i w tej chwili na różnych meetingach, jakie mamy, widać taki optymizm ludzi, że jest okej, pracujemy dalej, remontujemy, tam robimy coś, różne rzeczy online. Nikt z nich nie zdaje sobie sprawy, co w tej chwili nadchodzi. Wszyscy myślą, że ten taki lockout potrwa jeszcze ze 2 tygodnie. Na przykład może potrwa do końca tego miesiąca. I każdy mówi, no tak to jest. Nikt nie analizuje w ten sposób globalny, jak to jest. Nawet ci polscy ekonomiści, spójrzcie. O, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to będzie taki impact. Jak to? Ja sobie zdawałem sprawę, ja jestem nikim, jestem zerem, a ta koleś, który jest przy żłobie, albo na przykład zarabia na to, on sobie nie zdawał z tego sprawy? To ja nie rozumiem czegoś. Albo ktoś odwalił tutaj lipę, albo po prostu jest jakiś, nie wiem, Mickey Mouse job tutaj.
No, jak inaczej byście mogli to wytłumaczyć? Więc dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tej nadchodzącej fali i jak wy się zabezpieczacie, albo jak wyglądają wasze biznesy. I poczytamy te komentarze, jak zwykle odpowiem na nie, dam serduszko, lajka. Więc trzymajcie się, interesujcie się, tak jak mówię, giełdą, uczcie się czytać wykresy, bo cały bańkowy biznes ZUS-owy to jest tylko kwestia, aż to walnie. Podobnie jak jest w innych państwach, że mamy fundusze emerytalne, które nie idą nigdzie indziej jak na giełdę, żeby zarobić. Skupowanie wszystkich dóbr przez Fed, przez drukowanie pieniędzy, to też jest taki wątły temat, gdyż spójrzcie, jeżeli Fed wszystko skupuje, znaczy każdy bank centralny wszystko skupuje, w Europie, no to wszystko idzie do góry, prawda? My mamy coraz mniej pieniędzy w tego. Ludzie będą dostawać wypłaty od rządu cały czas, więc taki przeciętny koleś, który pracuje, zada sobie pytanie, o co chodzi? Dlaczego ja muszę pracować i dostanę na przykład 4000 zł, a ten, który nie pracuje, dostanie na przykład 3,5 tysiąca złotych, bo ceny będą rosły, inflacja będzie po prostu szła, a pracodawca nie będzie mógł więcej zapłacić. No i wtedy ten koleś powie to, a pier, i idę na wolne. I też będzie dostawał to i wtedy już nic nie będzie wytwarzane, więc jeżeli te pieniądze są drukowane, a nie ma podstawy, to wtedy musimy się zastanowić, gdzie to wszystko idzie. I tutaj pojawia się Bitcoin z jego deflacyjnym modelem, czyli takim, w którym nie można dodrukować pieniędzy i trzeba tak ustawiać rynek i transfuzję, żeby to wszystko szło ładnie z parą. Więc jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie lajka, dołączcie do grupy telegramowej, używajcie moich różnych linków afiliacyjnych i dziękuję bardzo. Na razie.